Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja wychowawcza. Poprzez stawianie wyzwań młodym ludziom, my wychowujemy ich, pokazując, że nie jest wszystko jedno i że decyzje, które podejmują dzisiaj, będą y, ważyły na tym, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Dla stołecznych harcerzy y, to, co dzieje się na Ukrainie, to sprawa naprawdę bardzo osobista. Nasze harcerskie drużyny. Współpracują z y, ukraińskimi skautami i my znamy tych ludzi, my wiemy kim oni są, my jesteśmy z nimi w kontakcie, więc kiedy y, pojawiły się pierwsze informacje o tych niepokojących nas y, wydarzeniach na Ukrainie, to od razu podjęliśmy działania i utworzyliśmy stołeczne pogotowie harcerskie, pogotowie, które działa na rzecz Ukrainy. Skauci z Ukrainy, osoby, które są nam znane, z którymi współpracujemy, y, tam na miejscu pełnią służbę. Pełnią służbę na wielu różnych frontach i ich potrzeby są po prostu olbrzymie. Z jednej strony, potrzebują środków medycznych, które staramy się im zapewniać, z drugiej strony, to po prostu środki finansowe, które później mogą przeznaczyć na zakup niezbędnych. Produktów, sprzętów, wszystkiego, co może im pomóc w obronie swojego kraju. Dlatego staramy się robić to, co możemy, pomagamy. Jeden transport ze środkami medycznymi i wszystkimi niezbędnymi produktami, które, których potrzeby zgłosili nam skałci z Ukrainy, już został wysłany, już dotarł na Ukrainę. Czekamy, aż kolejny transport będzie gotowy do wysyłki. Wśród wielu osób, które przekraczają ukraińsko-polską granicę, są również dzieci, więc dla Związku Harcerstwa Polskiego to bardzo ważne, by właśnie młodzi obywatele Ukrainy poczuli się bezpiecznie w tym zupełnie nieznanym środowisku. My, jako harcerscy specjaliści od rozwijania młodych talentów, od rozwijania umiejętności młodych ludzi, stajemy na wysokości zadania i bardzo szybko. Nasi lokalni liderzy starają się poznać przynajmniej podstawy języka ukraińskiego, po to, żeby już wkrótce móc prowadzić zbiórki harcerskie w języku ukraińskim. Jestem przekonany, że dzięki temu obywatele Ukrainy, ci najmłodsi, będą czuli się u nas dużo lepiej. Obecna sytuacja może przytłaczać niejednego i obywatela Ukrainy, ale również Polaków, osoby, które mieszkają tutaj u nas, więc Związek Harcerstwa Polskiego przygotował specjalne propozycje programowe, które mają na celu ułatwić harcerskim liderom, drużynowym, poruszanie tego trudnego tematu w sposób przystępny dla naszych podopiecznych. Harcerze już wielokrotnie w historii udowadniali, że w momentach kryzysu można na nas polegać, i nie inaczej jest tym razem. Stajemy na wysokości zadania, jesteśmy przygotowani do tego, aby działać nie tylko tutaj i teraz, ale przygotowujemy również działania na kolejne dni, tygodnie i miesiące, bo choć nie wiadomo, co wydarzy się za kilka dni, to my chcemy być gotowi, chcemy po prostu czuwać.